Znaczy ja na pewno jestem w tej chwili po doświadczeniach jakich trenerskich w lidze przeciwnikiem tego, aby było SA37, czyli te dodatkowe spotkania i podział na grupy. To nie do końca jest dobre, bardziej z punktu marketingowego jest ok, natomiast z punktu sportowego, przygotowania nawet zespołu do nowego sezonu, do fazy pucharowej w Europie utrudnia sprawę. Natomiast to, czy na dzisiaj będzie 16 czy 18, to jeszcze nie jest zatwierdzone ani potwierdzone. Ja uważam, że liga powinna być tak, jak to bywało w latach za naszych czasów grając w piłkę, czyli mecz i rewanż, mistrza Polski znamy po fazie rozegrywanych spotkań. Ja grałem w lidze 18-osobowej, 16-osobowej, 18-osobowa, 18-drużynowa. Liga dla mnie nie ma problemu.